Proszę teraz strasznie przepraszam, ale będzie zmiana w programie. Nie będzie tak, jak ty ustaliłaś, tylko będzie tak przed laty, czyli będzie tak, jak ja ustaliłem. Tak było zawsze. Nie, przemian mi się przestało być i bardzo tego żałuję. Tęsknię cały czas za Danusią i z tej tęsknoty, proszę Państwa, i z tej okazji, która nas dzisiaj tu wszystkie spotkała, zrodziła się pieśń. Pieśń powstała dzisiaj mniej więcej o godzinie 3:30 nad rano. Danusia, ja przez ciebie całą nogę spałem. Dlatego tak mnie się dobrze spało dzisiaj. Jedni śpią. Ktoś nie spał, żeby spać mógł. No właśnie, i tym, co nie spał, to byłem ja. Proszę Państwa, chodzi o to, że to jest taka pieśń bardzo szczególna. To jest pieśń beneficowa. To jest, jakby to nazwać, to jest peam. Peam na temat Danusi Błażejczyk. Jest pewien Mariusz Kopuł. Problem polega na tym, że ten peam bez chóru po prostu nie ma żadnego znaczenia. Na szczęście mam przed oczami tutaj wspaniały chór i ten chór za chwileczkę będzie nauczony, Państwo się tego natychmiast nauczą. Słowa są proste, słowa brzmią Danka. To jest cały tekst tej piosenki, tego refrenu. Melodia też nie jest przesadnie skomplikowana, ona brzmi tak. Danka! Tyle trzeba zaśpiewać, z tym, że to trzeba zrobić będzie kilkakrotnie. Ja może najpierw znajdę, ja tak śpiewam z powietrza, czyli nie tą nutę, co powinienem zaśpiewać. Zagram sobie, inaczej. Czy ktoś z Państwa mógłby podać nutę B? Artur. Do Danka, to jest to miejsce. Chodzi o to, że na dany znak muszą Państwo niestety, za co Państwa bardzo przepraszam, zaśpiewać Danka. Danka, raz, dwa, trzy, cztery. Danka! O! No to z takiego środowiska miała prawo się wziąć taka artystka. Jestem po prostu zdruzgotany. Ja myślałem, że będą Państwo liczyć pół godziny tutaj. To... Dobra, proszę Państwa, teraz to z powietrza tak to poszło dobrze. Natomiast ja teraz Państwu pokażę konfigurację muzyczną, w której ta Danka musi się pojawić. Przepraszam, przejdę do instrumentu. Działam tutaj też? Ja nie wiem, czy da. Czy działam? Działam. Chyba działam. Mniej, ale działam. Dobrze. To żeby było więcej. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak. Państwu... Ja tylko mogę coś powiedzieć. Zawsze moim marzeniem było, żeby śpiewał również Włodek, bo zawsze uważałam, że Włodek ma wspaniałą barwę głosu. Czy teraz tak będzie? Betka! Nie podbliżuj się teraz, to już jest za późno. To jest tak. Wstępnik będzie krótki, też będzie taki. Danka! 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 Rewelacja, w porządku. Teraz tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o programy telewizyjne, to tam zawsze jest tak, że jest taki tak zwany animator publiczności. Tym animatorem publiczności będzie Alicja Majewska, bo chodzi o to, że publiczność na ogół w takich programach nie bardzo wie, komu klaskać i za co, bo często nie ma za co. I wtedy wychodzi taki animator i on pokazuje, prawda? Dzisiaj tę rolę będzie spełniała Alicja Majewska. Mam nadzieję, że się nie wywali w tym wszystkim. Bo o co chodzi? To... Słyszysz Włodka? Tak, ale co można mnie na Włodzimie żadać głośniej tutaj? Tak słyszeć. Artystki chcą usłyszeć, jak się naprawdę śpiewa. Dobrze, dobrze. Jeszcze taka rzecz, bo to, co Państwu pokazałem, to jest jedno Państwa wejście wokalne w tym numerze, ale drugie jeszcze będziemy takie, że kończy się fraza i trzeba też będzie słyszeć. Jeden raz Danka. Tarerara, tarerara. Danka! Ta-ra-da-ra-da-ry-ra-ra. Danka! Rany boskie, jacy znormi. To nie wyobrażam. Dobrze. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Chyba będę musiał założyć okulary. Ja widzę bardzo dobrze, ale bez okularów jeszcze lepiej. A czy w okularach jeszcze, przepraszam? Pana Włodka, można dać perkusiście na ucho? O, ten też chce mnie słyszeć. Do czego to doszło? Proszę Państwa, jak mówię, ten tekst powstał i ta muzyka powstała o 3:30 rano, w związku z czym ja tego dokładnie jeszcze nie znam. A zaraz się nauczę. Alka, musisz panować nad sytuacją, bardzo Cię proszę.
przepraszam, razem mam straszną trawę. Najmuzykalniejsza puławianka, jak afroamerykanka, śpiewa, bo lubi, bo chce. Danka! Danka, kobiecych zalet wyliczanka, upojna niczym wina szklanka, ewentualnie szklanki dwie. Danka! Uśmiech Danusi promienieje od lat, uśmiechać się musi, żeby przetrwał ten świat. Danka, kobiecych zalet wyliczanka, upojna niczym wina szklanka, ewentualnie szklanki dwie. I teraz nie, cztery razy. Danka! Wiele lepsza od Sinatry Franka, duchowa Elli koleżanka, każdy w Puławach to wie. Danka! Danka, stokroć promienniejsza od poranka, herbaty z rumem filiżanka, lub filiżanki nawet dwie. Danka! Jej uśmiech rozczula i ujmuje nam lat, Błażejczyk Danula, każdy człowiek jej brat. Danka, najmuzykalniejsza puławianka, jak afroamerykanka, śpiewa, bo lubi, bo chce. Danka! Danka, bluesowych klimatów szamanka, chciałbym ją ponosić na baranka, no ale plecy już nie te. I teraz Danka! Cudownie.